Do groźnego wypadku w Żychlewie doszło po 14. Czołowo zderzyły się tam na prostym odcinku drogi Skoda i ciężarowy DAF. Siła zderzenia była tak duża, że uwięzionego w pojeździe kierowcy osobówki musieli uwalniać strażacy. Doszło tutaj na drodze wojewódzkiej do zderzenia czołowego samochodu osobowego z ciągnikiem siodłowym DAF. W wyniku zderzenia urazów doznał kierowca samochodu osobowego Skoda. Nasze działania Państwowej Straży Pożarnej przy wsparciu Ochotniczej Straży Pożarnej z Krobi polegały na wykonaniu dostępu do poszkodowanego kierowcy osobowej Skody. Następnie z ratownikami Państwowego Ratownictwa Medycznego położyliśmy go na nosze i przetransportowaliśmy do karetki. Przytomny rozmawiał. W wyniku wstępnych badań ratownicy medyczni zadysponowali LPR, także śmigło leci. Będziemy teraz szykowali lądowisko na drodze asfaltowej, żeby śmigłowiec przejął poszkodowanego. Teraz także nasze działania polegają na neutralizacji rozlanych płynów silnikowych, a także zebrania do uszykowanych tutaj specjalnych beczek płynu napędowego, oleju napędowego z ciągnika siodłowego, bo rozszczelnieniu uległ także zbiornik około 600 litrów. Śmigłowiec LPR wylądował na drodze na początku obwodnicy Krobi i stamtąd zabrał rannego kierowcę Skody do szpitala. Policja ustala przyczyny i przebieg zdarzenia. Kierowca samochodu ciężarowego twierdził na miejscu, że do wypadku doszło, kiedy kierowca Skody wyprzedzał inne pojazdy i nie zdążył wrócić na swój pas ruchu.